Nauczanie domowe, 27 czerwca. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 5 do 13. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługę odzyskał zdrowie. Dlaczego Jezus pochwalił setnika, a dokładnie mówiąc, pochwalił jego wiarę? Bardzo często wiara ludzka bywa zabobonna. Polega to na tym, że niektórym wydaje się, że Pana Boga łatwo obrazić, jeżeli ja nie klęknę odpowiedniej ilości razy. Jeżeli ja się nie przeżegnam we właściwym miejscu, to natychmiast Bóg się uniesie i utnie mi głowę, albo nerkę, albo dwa palce. Wiara setnika nie była zabobonna. Czasami wiara bywa infantylna, taka dziecinna, zdrobnienia. Pojęcie o tym, że trzeba Panu Bogu przynosić zabawki, więc trzeba to, tę przestrzeń jakoś upiększać, jakoś dodawać. No dlatego, że Pan Bóg musi mieć no właśnie coś takiego, czym by się zajął. I my mu to dostarczymy. Wiara setnika nie była infantylna. Bywa też wiara przeintelektualizowana. To taka sytuacja, kiedy komuś wydaje się, że im on więcej wie, im więcej przeczyta, im więcej będzie składał różnych pojęć, no to jest taka super wiara. Jezus mówi, że można być człowiekiem bardzo prostym i bardzo wierzącym. Wiara setnika nie była przeintelektualizowana. Bywa też wiara martwa. Czyli pozornie uznaje, że jest Bóg, pozornie przyjmuje różne prawdy o Nim, ale ten Bóg nie ma związku z moim życiem. Nie ma punktów stycznych. Ta moja wiara z moim postępowaniem, z moim działaniem. I obojętnie, kto to jest wewnątrz Kościoła, niestety może się zdarzyć brak przełożenia tego, co deklaruję, w co wierzę, na moją codzienność. I ona się nie zmienia. Wiara setnika nie była martwa. Co najmniej trzy takie elementy ważne w tej wierze można wyróżnić. Po pierwsze, setnik przedstawia Jezusowi sprawy swojego domu. Rozumie, że dom jest przestrzenią, gdzie zaprasza Boga, gdzie chce, żeby Bóg był obecny, żeby Bóg interweniował, żeby Bóg był tuż obok, bo wie, że Bóg jest tym zainteresowany. Mój dom jest otwarty dla Boga i ja tego Boga tam zapraszam. To jest wiara setnika. Drugi element. On prosi,
za swojego sługę. On wstawia się. W tamtym czasie za kogoś, kto można by powiedzieć, no mógł zupełnie być dla niego kimś nieważnym. Ta wiara w Boga ma na oku też bliźniego. Przekłada się na sposób patrzenia na innych. Budzi w setniku poruszenie względem innej osoby, która nie jest mu obojętna, o którą dba i dla której chce najlepiej na świecie, bo chce Boga dla niej. Chce przynieść tej osobie najcudowniejszy dar, Bożą obecność i interwencję. I po trzecie, setnik rozumie moc słów Jezusa. I tutaj można by wymienić pewne bardzo charakterystyczne rysy. Rozumie, że słowo Jezusa jest rozkazem. Troszkę na wzór rozkazu wojskowego. To, że był wojskowy, mogło mu tu pomóc. Jezus rozkazuje i staje się. I to słowo osiąga skutek. Drugi rys. Natura jest Jezusowi posłuszna. Jezus ma władzę. Jezus ma możliwość działania. Po trzecie, wolą Jezusa jest dobro. Jezus chce tego, co najlepsze i w związku z tym setnik wychodzi z tą propozycją, żeby uczynić to, co najlepsze w tym domu, aby przynieść temu słudze uzdrowienie. Po czwarte, Jezus działa na odległość. Jezus nie musi wykonywać magicznych gestów. Jezus nie musi mieć nie wiadomo jakich podarunków, żeby go przekupić do takiego działania. Jezus po prostu działa z miejsca, w którym przebywa, w dowolny punkt świata i może tam zainterweniować. To działanie na odległość oznacza, że nie jest tylko Bogiem jednego miejsca. Nie jest tylko Bogiem jakiejś wybranej przestrzeni. On jest Bogiem całego świata i może zainterweniować gdziekolwiek chce. Następna taka bardzo ważna cecha, no to to, że ten setnik nie musi nawet widzieć Jezusa, a wierzy. Nie musi go mieć fizycznie obok siebie, by wiedzieć, że Jezus może zadziałać i może zrobić to, co zechce. Nawet jeżeli setnik go nie widzi. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to ten rys międzynarodowy. Setnik no, nie był Żydem. I rozumiał, że może poprosić kogoś, kto jest spoza jego narodu. Kogoś, kto jest właściwie okupowany, podbity i to mu nie przeszkadzało. Mówi się takim ładnym słowem uniwersalizm. No na tym polega właśnie misja Jezusa, żeby całemu światu, wszystkim ludziom, nie tylko Żydom, przynieść zbawienie. I setnik się w to wpisuje. Można powiedzieć, setnik ma 100% wiarę. Tak jak ma pod sobą 100 żołnierzy i nimi dowodzi, rozkazuje, tak wszystko w nim w 100% jest przeniknięte wiarą. I dlatego Jezus go tak chwali. Idź i ty czyń podobnie.